gościnność na Bocheńszczyznę spowodowała to, że mieszkańcy tak naprawdę otworzyli swoje serca i poprzyjmowali mieszkańców Ukrainy do swoich domów. Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy tu się dzisiaj spotkać. Niewątpliwie na tą chwilę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z organizacją zakwaterowania zbiorowego, powiat bocheński koordynuje w skali całego powiatu, łącznie tutaj z wójtami, burmistrzami, ten problem na bieżąco rozwiązujemy. Środki, które zostały nam też przekazane panu wojewodzie, na tą chwilę są tak naprawdę wystarczające, ale myślę, że tutaj pan poseł też zabierze głos. Niewątpliwie myślę, że ten problem dotyczy nie tylko naszego terenu, ale w ogóle całej Polski. Tych środków brakuje, bo jak państwo wiecie, na tą chwilę na terenie Polski przebywa ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy i niewątpliwie bez wsparcia z zagranicy, z Unii Europejskiej, tak naprawdę my jako Polacy w większości będziemy mieli problemy z organizacją, zakwaterowaniem. Także niewątpliwie liczymy tutaj, że te środki obiecane z Unii Europejskiej w końcu trafią do naszego kraju i będą mogły być przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Ja serdecznie dziękuję. Zdaję głos panu posłowi. Dzięki wielkie. Szanowny panie starosto, pani przewodnicząca, pani wicestarosto, drodzy państwo, bo tutaj jest kwiat samorządu powiatu bocheńskiego, wszyscy liderzy ziemi bocheńskiej. Bardzo dziękuję za to, co robią samorządy w Polsce, wspólnoty samorządowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie, jak pomagają, jak ratują, jak udzielili schronienia. Otwarte serca i otwarte domy, dach nad głową i ciepły posiłek, to jest coś nieprawdopodobnego, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w Polsce, w ostatnich tygodniach. To jest nieprawdopodobne na skalę światową. W Polsce nie mamy obozów, a mamy w domostwach u nas przyjmowane rodziny ukraińskie. W Polsce nie mamy kryzysu humanitarnego i katastrofy humanitarnej, tylko mamy wszystkich tych, którzy uciekli przed wojną, bandytyzmem, ludobójstwem, złem, otoczonych opieką. To jest niezwykłe doświadczenie ostatnich dni. Dzisiaj niektórzy formułują wnioski o to, żeby Polska uzyskała Nagrodę Nobla pokojową, jako my, wspólnota narodowa. Nie jeden człowiek, tylko właśnie wszyscy, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje publiczne, ale przede wszystkim obywatele, rodacy, żeby ten wniosek został złożony. Wierzę, że to jest ciekawy pomysł, to jest ciekawa koncepcja, która pokazywałaby, jak w trudnych czasach miłosierdzie i wyciągnięta pomocna dłoń są możliwe i nie są rzeczą oczywistą na początku. Przecież te relacje polsko-ukraińskie w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny nie były jakoś w rewelacyjnej kondycji. Było wiele animozji i pewnie też te sprawy z przeszłości gdzieś zostają, ale dzisiaj one nie przesłoniły tego, co jest najważniejsze, czyli pomocy. Bez samorządów to by się nie udało. Samorząd jest podstawową jednostką, gdzie rozstrzygają się najważniejsze sprawy. Tu się zaczyna życie, tu jest szkoła, przedszkole, tu jest miejsce pracy, tu jest nasze otoczenie, to jest wspólnota samorządowa opisana zresztą w Konstytucji. I ta wspólnota samorządowa w różnych miejscach Polski, dzisiaj tu na Bocheńszczyźnie, zdaje egzamin. Zaryzykowało wiele osób, nie czekając na środki, podejmowało decyzje. Dobrze ta koordynacja z władzami państwowymi jest, o której mówił pan starosta, bo my to też potrafimy docenić. Jak coś działa dobrze, czy zaczyna już działać dobrze, to potrafimy to docenić. Ale też chcemy się zwrócić stąd, z Polski lokalnej, z apelem o to, żeby Unia Europejska jak najszybciej uruchomiła środki pomocowe. To powinno być 1000 euro, ale dla polskiego przedsiębiorcy, dla rodziny, która przyjmuje, na uchodźcę. Nie dla uchodźców do ręki, bo niektórzy to tak próbują przedstawiać. Nie, to chodzi o to 1000 euro, żeby trafiło i do samorządu, do organizacji pozarządowych, do rodzin, które przyjmują. Po prostu nawet do tych hoteli, żebyśmy nie byli w sytuacji, że ktoś będzie musiał opuszczać hotele, bo kończy się dofinansowanie, a zaczyna się sezon turystyczny. Jak tego dofinansowania nie będzie, nie będzie wsparcia z Unii Europejskiej, to będzie nam to trudno utrzymać w tych warunkach budżetowych. Jeżeli jest potrzebna nowelizacja budżetu europejskiego, to należy jej dokonać. Jeżeli jest potrzebne szybkie przesunięcia ze środków polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, to należy to dokonać. Polska jest dzisiaj głównym krajem przyjmującym uchodźców i żądamy debaty w Parlamencie Europejskim na temat pomocy dla państw przyjmujących uchodźców.
my jako Polskie Stronnictwo Ludowe taki wniosek za pośrednictwem naszych europosłów, szefa naszego klubu Krzysztofa Hechtmana, europosła Krzysztofa Hechtmana, składamy, bo dzisiaj jeżeli jakaś debata w Europarlamencie ma się odbywać, to właśnie o pomocy dla Polski, Słowacji, Rumunii, dla tych państw, które i graniczą, ale i w największej liczbie przyjmują uchodźców. To 1000 euro to jest to minimum miesięcznie, które na uchodźce ze strony Unii Europejskiej powinno być, bo zagwarantowanie dobrej jakości opieki po prostu jest dzisiaj kluczowe. Jest potrzebna integracja społeczna. Integracja związana, zacznijmy od dzieci. Tutaj za chwilę będziemy rozmawiać z rodzinami ukraińskimi, z dziećmi, które przebywają w schronisku młodzieżowym w Rozdzielu. Dzisiaj będziemy rozmawiać z ich rodzicami, też o edukacji, o nauce języka polskiego, ale też tych wartości związanych z narodowością ukraińską, z kulturą ukraińską, żeby te dzieci miały dostęp w Polsce do tych do tej wiedzy i do tej kultury, z której wyrastają, żeby w żaden sposób jej nie zatracili. Opieka psychologiczna, z tym się zwracają do mnie dzisiaj samorządy i organizacje pozarządowe. Wiele dzieci, wiele matek, osób starszych, bo takie najczęściej są, dzieci, matki i część to osoby starsze, potrzebują opieki psychologicznej. To jest trauma wojny, to są wciąż oglądane obrazki w telewizji wybuchu. To są obrazki związane z tą bestialstwem w Buczy, w Borodiance, w tych miejscowościach, do których doszło do ludobójstwa. To jest naprawdę dla tych dzieciaków przeżycie, które niestety pozostanie z nimi na całe życie. O tym mówią ci, którzy przeżyli trudy II wojny światowej i my musimy o tym pamiętać, żeby dzisiaj pomóc tym dzieciom. Tu jest potrzebne wielkie zaangażowanie państwa. Jego na razie mi brakuje w tym obszarze pomocy psychologicznej. Uważam, że ono powinno być wzmocnione. Edukacja, integracja edukacyjna, też przyjęcie zasad w państwie, w którym się gości, to też jest bardzo ważne. My podajemy pomocną dłoń, ale solidarność to jest relacja dwukierunkowa. Jeżeli będą oferty pracy dla zdolnych do pracy Ukraińców w Polsce, to należy je przyjmować. Należy przyjmować oferty pracy, należy działać zgodnie z wartościami państwa, w którym się przebywa. O to też będziemy zabiegać. I na koniec rzecz już na przyszłość, ale moim zdaniem niezwykle ważna, która też będzie sytuować Polskę już i naszą gospodarkę w kolejnych latach i miesiącach. Wierzę głęboko, że Ukraina wygra tą wojnę i zakończy się to sukcesem dla ukraińskiego państwa, a przez to pokojem dla Polski, Europy i świata. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Jako członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego też zawsze popieram te działania związane z przekazywaniem uzbrojenia. Pomoc Polski, która została udzielona i ta na miejscu w Ukrainie i ta w Polsce dla uchodźców i pomoc militarna też skłania do jednego wniosku, który już dzisiaj trzeba postawić. Jest to wniosek na przyszłość, ale dzisiaj trzeba o nim myśleć. Nie może być tak, że to Polska się najbardziej angażuje w pomoc, a po zakończeniu wojny, wierzę, że zwycięskiej dla Ukrainy, pierwsi ustawią się do kontraktu Francuzi i Niemcy. Wielokrotnie tak było, że francuskie i niemieckie firmy wygrywały te kontrakty, a Polska gdzieś na szarym końcu. Nie może być tak i na to nie pozwolimy. I dzisiaj też skłaniam rządzących. Będę to robił w parlamencie, ale robimy to stąd, z serca Polski, gdzie Polska się zaczyna, z polskiego samorządu, z ziemi bocheńskiej. Robimy to dlatego i mówimy o tym, żeby przygotować polskie firmy, polski przemysł, polskie rolnictwo, polskich przedsiębiorców, na to, żeby byli gotowi i żeby jako pierwsi dostawali te kontrakty. O to musi zadbać polski rząd, o to musimy zadbać wszyscy. Nie może być tak, że Polska pomaga, a kontrakty na odbudowę Ukrainy pójdą do Francji, czy do Niemiec, czy do innych krajów europejskich. Moi drodzy, jeszcze raz na koniec wielkie podziękowania dla pana starosty, pani przewodniczącej, pani dyrektor, pana starosty, wieloletniego gospodarza gminy Rzegocina. Dzisiaj już doradza, pomaga, ale też budował i jest symbolem tej miejscowości. Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego, dla wszystkich rodaków, którzy przyjęli, przyjmują, dbają, opiekują się. Nie możecie zostać sami. I Polska, i Unia Europejska musi pomagać, musi dawać pieniądze na to, żeby były godne warunki bytu dla tych, którzy uciekli przed wojną. Jeśli są jakieś pytania,